Jak co roku obchodzimy rocznicę powstania warszawskiego tutaj na Skwerze Kala, obok parawszawskiej syrenki, po sąsiedzku z elektrownią po Wiśle. Obchodzimy 79. rocznicę wielkiego zrywu powstańczego mieszkańców Warszawy i żołnierzy, którzy walczyli o wolność w 1934 roku 1 sierpnia, a my jako energetycy czcimy pamięć energetyków, którzy brali czynny udział w powstaniu warszawskim i którzy przejęli właśnie tę elektrownię, która przez ponad miesiąc, czyli do 5 września, dostarczała powstańczej Warszawie energię elektryczną. Dzięki temu Warszawa mogła walczyć, dzięki temu pracowały piekarnie, mogły funkcjonować szpitale. Jesteśmy dumni z tego, że możemy być spadkobiercami tych wielkich ludzi, którzy zapłacili bardzo wysoką cenę za to, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce. W zeszłym roku wydaliśmy książkę na temat właśnie elektrowni po Wiśle i tego całego zgrupowania, elektrownia, które później weszło w skład zgrupowania Krybar. Tutaj wsławiło się walką na Powiślu, między innymi odbiciem Uniwersytetu Kościoła Świętego Krzyża. Ale jak podkreślam, elektrownia była jednym z większych sukcesów tej armii powstańczej. Armii, która była źle uzbrojona, ale jednak miała ogromny hart ducha, ogromną chęć walki o wolność, o niepodległość, o suwerenność. I te wartości, które są cały czas aktualne. Dzisiaj Polska bardzo dobrze się rozwija. Polska energetyka jest w transformacji, ma przed nią wielkie wyzwania, ale aby była bezpieczna, suwerenna energetycznie, energetyka powinna pozostać w polskich rękach i to też my jako energetycy dzisiaj żyjący jesteśmy spadkobiercami niejako tych wartości, które prezentowali wówczas powstańcy. Prowadzimy także szereg akcji patriotycznych w ciągu roku. Jesteśmy także inicjatorem takiej akcji patriotycznej Tablice Pamięci, w ramach której przybliżamy mieszkańcom Warszawy, ale turystom, a także które są z zagranicy, historię Warszawy powstańczej i Warszawy pod okupacją niemiecką, czyli w tych wszystkich miejscach kaźni, gdzie Niemcy rozstrzeliwali Polaków, bezbronną ludność Warszawy. Znajdują się takie krzyże z piaskowca maltańskie projektu Karola Tchorka, a my jako Polska Grupa Energetyczna pod tymi krzyżami umieściliśmy tabliczki upamiętniające pomordowanych Polaków.